To miało być spotkanie dotyczące przyszłości Głogowskiego Szpitala. Zorganizował je starosta Głogowski, który zaprosił radnych z Komitetu Jana Zubowskiego, bo to oni, mając większość w Radzie Miejskiej, będą podejmować decyzję o kupnie udziału w szpitala. Radni nie skorzystali jednak z zaproszenia. To jest wielkie zaskoczenie, wielki smutek i tak naprawdę niezrozumienie, bo to przeczy temu wszystkiemu, o czym oni wcześniej mówili. Była próba domówienia terminu, miejsca. Trwało to stosunkowo długo, jednak później wydano oświadczenie przez Jana Zubowskiego z Komitetu Wyborców Jana Zubowskiego, że nie będą brali udziału w tym spotkaniu. Oświadczenie pojawiło się na oficjalnym profilu facebookowym Komitetu Jana Zubowskiego, w którym radni napisali: mamy pełną wiedzę na temat oferty sprzedaży udziałów szpitala na rzecz miasta i pozostajemy na stanowisku, że tylko przekazanie gminie miejskiej Głogów 100% udziałów zapewni jego rozwój i stanie się szansą na poprawienie jakości usług dla mieszkańców miasta Głogowa oraz całego powiatu. Przypomnijmy, że powiat głogowski złożył gminie miejskiej propozycję kupna 50% udziałów szpitala za ponad 17 milionów złotych. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone m.in. na modernizację szpitala oraz zakup nowoczesnego sprzętu. Te środki, które zostaną uzyskane ze sprzedaży udziałów, mają w całości zasilić szpital i nasze inwestycje. W związku z tym jest to przedsięwzięcie z wszech miar przez szpital, przez nas wszystkich oczekiwane. Jaką ostatecznie decyzję podejmą głogowscy radni, dowiemy się jeszcze w tym roku.